Halo, witajcie, tu znowu Rywek, witam was w kolejnym odcinku z Ajzaczka. Wracamy sobie do gierki. Dziś kim zagramy? Wiem, że chyba będziemy mieli... Nie no, Winstreak Zero? Ja się wywaliłem? A może i tak. Ale wydaje mi się, że mieliśmy Eden's Blessing, więc będziemy mieli tutaj startowy item dodatkowy. I powiem wam, że strasznie dawno Madzią Magdalenką, kochaną naszą, nie grałem. Zobaczymy, jak to pójdzie, może mi się uda poużywać jej. Ale super item na start. Ho, 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 ho! Może uda mi się jej poużywać, aby po prostu poddałaś sobie troszkę zdrowia na Sacrifice Roomie, którego ja naprawdę bardzo, bardzo rzadko używam. I moglibyśmy dzięki temu dostać albo jakieś dodatkowe itemy z Angel Roomu, albo po prostu teleport do Angel Roomu, albo szansę na Angel Roomik. O, no ale ty już jesteś zdecydowanie ciekawszym itemem startowym. Dark Bamik bierzemy sobie oczywiście, kluczyk. Mało opłacalne, lecimy dalej. Sorki, jak ja taki lekko zakatarzony będę, ale powiem wam, nagrywam dosłownie chwilę po wstaniu. O, no i to jest eleganckie. Chwilę po wstaniu to nagrywam, bo jak to oglądacie, to ja już pewnie będę na basenach, na słonecznym Suntago, Santago, nie wiem nigdy jak to się czyta. Mamy plan po prostu dzisiaj narzeczący pojechać na baseny, nigdy nie byliśmy jeszcze na tym Santago. A każdy znajomy polecał, jak ktoś nie wie co to jest taki jakiś kompleks basenów otwarty, nie wiem, pod Warszawą, pod Skierniewicami, to nie pasuje. Karta Strength, o super, dwa razy większe obrażenia zadajemy i piguła full, chociaż ja wolę tą pigułę rzeczywiście full health, będę miał na oddawanie zdrówka i to by było raczej całe piętro. Chociaż na tym piętrze też może być Sacrifice Room, więc pójdźmy sobie, czy tego Sacrifice Roomu tutaj nie ma i lecimy na walkę z bossem. Nie ma Sacrifice Roomu, jest za to Laścik, z którego mam nadzieję, że dostanę wirusa, bo od razu będę miał speed upa i będzie elegancko. Wstałem dzisiaj, no teraz jest prawie 10, więc to też nie jest jakaś mega wcześnie, ale powiem wam, że spać w ogóle dzisiaj nie mogłem. Wstałem, o, heads up, super. Wstałem chyba koło 4:30 sobie. No i nie mogłem w ogóle zasnąć, tak myślę. Co tu robić, co tu robić? Nic nie nagram, bo jest środek nocy, obudzę narzeczoną. To w 4:30 wszedłem sobie na save'a z Factorio i ulepszałem wszystkie pasy transmisyjne, wszystkie maszyny do produkcji i tak dalej w Factorio. I tak spędziłem sobie nockę. I jakoś po tym picie rzeczywiście zdecydowanie lepiej spało. A tymczasem Liubko Flies, bardzo łatwy bosik oczywiście. A no i dzisiaj jeszcze powinien być Turmoil. Nie wiem czy będzie, bo nie wiem jak tam z czasem. Jeszcze chcemy się wyrobić, żeby większość dnia posiedzieć. Ale postaram się jeszcze Turmoila nagrać, raczej będzie na 18. Dobra, lecimy sobie na kolejne piętro. Tutaj wszystko, full health'a biorę ze sobą, tak jak mówiłem, aby mieć możliwość oddawania więcej zdrowia. I jest gituwa. O, jest Sacrifice Rubin na samym starcie od razu. Możemy oddawać. Raz, dwa. Zwiększona szansa na Angel Room to na tym piętrze również działa, co już mi się podoba. To może być full health. Jakbyśmy mieli mało zdrowia, to mógłby być rzeczywiście full health. Teleport do Angel Roomu. O! O! Monstrancja. No i elegancko. To teraz wiecie co, jak ja już dostałem teleport do Angel Roomu, wypadałoby wręcz otrzymać obrażenia na tym piętrze, żeby tego Angel Roomu nie dostać po walce z bossem. Bo tak, to zagwarantuje sobie Angel Room na kolejnym piętrze. Oj, super, otrzymam obrażenia tutaj na walce z bossem. Oczywiście niechcący. Ale teraz dzięki temu jest rzeczywiście szansa, że nie dostanę tego Angel Roomu po walce z bossem. I go dostanę po prostu sobie na kolejnym piętrze. I szczerze moglibyśmy sobie tak naprawdę otrzymać obrażenia po prostu na walce z bossem. Bo to nam najbardziej te szanse na Devil Angel Room wtedy zmniejszy. No i super. Solharcik jak jakiś wyleci z Dark Mama, to ja go postaram się oczywiście no nie podnosić i... Tu mogę dostać jeszcze item z Angel Roomu. Dobre. To dobre jest. No i super, lecimy sobie dalej. Dwa itemki z Angel Roomu już dostaliśmy, ta monstrancja szczególnie na samym początku nie jest wcale taka najsłabsza. Fajna nawet obrażonka zadaje. Kolejne czerwone serduszka, super. Ja się zaraz jeszcze wrócę oczywiście do tego Sacrifice Roomu, poddajmy sobie jeszcze troszkę więcej zdrowia, bo możemy dostać jeszcze bardzo, bardzo dużo Soul Heartów. Tu nie może być niestety Secret Roomu, no mam nadzieję, że tu jakiś kluczyk zaraz znajdę, bo... Oj, dziękuję, bo naprawdę bez kluczyka
na Treasure Room byłoby troszkę słabo. Co w Treasure Roomie? Już takie dobre itemy były. Gains of the Ride trochę syf. No nic, nic się nie stało. Idziemy szukać walki z bossem. Byłem pewny szczerze, że ta gwiazda betlejemska właśnie tutaj będzie leciała. Ale no nic się nie stało. Leczymy się, wracamy się do Sacrifice Roomu. Kto mi pisze o 10 już na Messengerze? No, dobra, zobaczę potem. Troll bomby. Przywołanie tutaj aniołka. A po aniołku możemy dostać walczę z aniołkiem od razu. A zawalczę, bo to jest łatwy aniołek, a od razu sobie z niego dostaniemy część klucza. I będziemy mieli jeszcze większe szanse na te Angel Roomy na kolejnych piętrach. Tylko fajnie byłoby nie otrzymywać od niego obrażeń, bo trochę przypał byłby. A ryzyk fizyk. Nie opłacało się. Trochę mało zdrowia mam, jak teraz się wywalę, to nie powiem, będzie przypał. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Lecimy dalej. Postaram się... O, nieciekawe pokoje. Postaram się nie używać tej mojej monstrancji. Jeszcze trzy pokoje, aby naładować item aktywny. I dopiero lecimy, bo jest naprawdę nieprzyjemnie. Czerwone serduszko jakieś mi daj, no. Czerwone serduszka powinienem w ogóle Dark Bombowi oddawać, ale zapominam cały czas. Kto mi pisze? Dwie różne osoby w tym momencie mi napisały na Messengerze. To jest coś nie tak o tej godzinie. Dobra, lecimy sobie dalej. Ostatni pokoik. Akurat przed walką z bossem będziemy mieli ładunek, więc super, bo jakbym rzeczywiście szedł na walkę z bossem z taką ilością zdrowia, to powiem wam, że trochę przypał i wiecie, nie chce mi się tutaj ryzykować walki z tymi przeciwnikami. Postawię sobie tutaj bombę po prostu i lecimy dalej. Walka z bossem, kluczyk jest, więc jeszcze bym się tak naprawdę wrócił do sklepu, bo ja tutaj nie mogę mieć walki z gridem, więc ten sklepik jest w tym momencie giga ważny. W ogóle, chcieliśmy jechać na Santago. No to, że drogie są bilety na te baseny, to tam oczywiście już przyzwyczajeni do drożyzny, że tak powiem, można powiedzieć, jesteśmy. Zresztą to jest jakiś chyba jeden z większych... Jezu, jakie itemy dobre! Co tu się stało się? Po co mi solo hard, jak ja miałem otrzymać obrażenia na walce z bossem, żeby nie dostać Angel Roomu? Dobre to. Dobra, walka z bossem, lecimy. Wracając do tego Santago, no tam za osobę ze 130 zł chyba trzeba wybulić, żeby wejść. Przepraszam, za dzień oczywiście. I to nas jakoś nie zdziwiło, ale Jezu! Tam są jakieś takie domki do wynajęcia. Za dwie osoby za noc 550 zł? Ja myślałem, że w Gdańsku jest drogo. A tu jest po prostu przesada. Chcieliśmy domki wykupić. No nie, no naprawdę dostałem ten... Ale syf. No już trudno, niech będzie. Stapler, Angel Roomik, oczywiście już byliśmy. Lecimy sobie na kolejne piętro. Chcieliśmy wykupić te domki, bo tam jest bar na tym, na basenie. I można sobie pić tam normalnie, elegancko, drinki. I sobie myślę... Aż tak mi się pić alkoholu nie chcę, żeby 500 zł zapłacić. No po serio, tylko po to byśmy po prostu sobie wzięli. Jak już nadejdzie ten moment, że ja rzeczywiście zapłacę 500 zł za możliwość picia danego dnia i nocowanie sobie po prostu tam, no to można stwierdzić bez w ogóle większych problemów, że tak, jestem alkoholikiem. Masakra, 550 zł. No nic, lecimy sobie dalej. Grube nietoperze z Maka poszedł już do sklepu. O właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Poszedł już do sklepu. Wzór może niedługo na sklepie się... O, ale super trinket. Może niedługo na sklepie pojawią się koszulki z grubymi nietoperzami. Jeszcze nie wiem, jak one będą wyglądały na koszulkach, ale jak mi się spodobają, to wejdą na sklepik. Ale oprócz tego przypominam, że niedawno na sklepie oprócz oczywiście koszulek z Brimstone'em wyszły również magnesy. Magnesy ze wszystkimi wzorkami tak naprawdę, jakie na sklepie były dostępne, więc jak chcecie sobie do koszulek albo bluz domówić, to tam zaledwie parę złotych. Te magnesiki i przypinki też są bardzo fajnie się lodóweczki trzymają i bardzo fajnie wyglądają. No, a tymczasem już po Treasure Roomie lecimy sobie na walkę z bossem. Idziemy do sklepu tak naprawdę. O, no właśnie, kluczyka mi brakowało. Co w sklepie ciekawego? Jaki tutaj basem? Jaka porówa, wariacie? Dobra, bierzemy sobie kluczyk i ja już lecę sobie oczywiście dalej. No i walka z bossem, tu już widzieliśmy, że jest, bo gwiazda betlejemska tutaj nas ciągnęła. Kolejny kojnik, ja bym tutaj chciał jeszcze tylko więcej troszkę kluczy i już w ogóle będzie elegancko. Nie no, Brainworm to jest taki dobry item, że
Super trinket, naprawdę super trinket. Teraz praktycznie każdym pociskiem trafiamy. Bedside Queen, co to robi? Pojawia losowe klucze. Wow, nie wierzę, że przecież to jest. No od 1 do 12 ma do pojawienia i pojawia jeden zawsze, no. O co chodzi? Ale oszustwo. Przecież to jest syf. Nie podoba mi się to. No trudno, lecimy sobie dalej. W ogóle też wam bardzo dziękuję za bardzo miłe przyjęcie pierwszego odcinka z GeoGuessera. Znaczy powiedziałem pierwszego, jakby miały być kolejne. Nie wiem, czy będą kolejne. Może tak, może nie. Ale nie tak, że mi się przyjemnie grało. Tam jeden komentarz idealnie po prostu pokazał to, kim jestem w GeoGuesserze. Dwa komentarze mi się spodobały. Pierwszy: gra w oczekiwania, Ryfek, rzeczywistość. I drugi widz napisał, że powiem ci, Ryfek, super się to oglądało. Najlepiej się ogląda albo kogoś prosa, albo kogoś beznadziejnego. Ci w środku, takie średniaki, są najgorsi. Więc ja się do tej kategorii beznadziejnych w GeoGuessera, dzięki Bogu, zaliczam. Wybrałem same szlagiery Kevina MacLeoda sprzed 10 lat i filmików na YouTubie sprzed 10 lat. Mam nadzieję, że wam się również ten podkład muzyczny spodobał. Ja uwielbiam po prostu te wszystkie, mówię, szlagiery Kevina. Wszystkie filmiki mi się tylko kojarzą. Nie wiem dlaczego, ale oczywiście w każdej grze były używane, ale najbardziej mi się kojarzą z jakimś Prop Huntem po prostu. Z Prop Huntem, Garry's Modem w ogóle i rzeczywiście modyfikacjami na Garry's Moda. Tam chyba najczęściej były te wszystkie właśnie pioseneczki używane. Dobra, RG Drumik mamy, oczywiście tutaj chciałbym oddać zdrowie. Może Bloodbuck nam się trafi, byłoby bardzo fajnie. Dodatkowe coiny oczywiście, mam nadzieję, że tutaj pójdziemy jeszcze na... O, jest Bloodbuck, mam nadzieję, że pójdziemy jeszcze na... sklepik, ciebie wysadzę. Ciebie wysadzę. No nie, no no. Gdzie te klucze są? Gdzie te klucze? No przepraszam bardzo. Skrzynki otworzyłem sobie jedynie na pierwszym piętrze, chyba te złote, i od tamtej pory już w ogóle mi cały czas brakuje kluczy. Bida z nędzą. Czy to może być secret room? Nie może być secret roomu, troszkę syf. Ale to może być secret room. Już niestety nie ma tutaj secret roomu, troszkę szkoda. Mielibyśmy sobie przejście do boss challenge roomu, dodatkowy item z walki z bossem byśmy mieli, ale no trudno. Co za piguła? Luck up, bardzo fajna pigułka. Magiciana sobie zatrzymamy na potem, ale mówię, i tak mamy praktycznie już Magiciana w domu. Lecimy sobie dalej. Kurde, tu nie może być secret roomu, tu nie może być secret roomu. No w tym pokoju w Elce chyba jedynie będzie secret room, tak mi się wydaje. Tutaj bym to puścił. O, ale się zdenerwowałem wczoraj. Czy tam przedwczoraj, kiedy? Przedwczoraj, ostatni odcinek z Isaaca był. Zrobiłem taką miniaturkę, żeby o itemy widać. Już ktoś mówił, ale miniaturkę to ściągnąłeś z zagranicznego YouTube'a. Już mnie po prostu tak nosiło. Ja taki typ miniaturki robiłem w Rebirthie kiedyś, czy tam w Afterbirthie jakimś. Zrobiłem może z raz czy dwa taką miniaturkę, ale zrobiłem! Zrobiłem to przed tym kanałem, o który wam chodzi na zagranicznym YouTubie. Masakra, bo ktoś teraz popularniejszy jest, to już się... O, nienawidzę tego, że ktoś ściąga. Zresztą jak można ściągnąć screenshota itemów? To nieważne, no już się po prostu odpalę zaraz. Dobra, lecimy sobie dalej. Walka z bossem, mam nadzieję, że ta gwiazda betlejemska już tam dotarła, bo... Fajne mamy tirsy, ale jeszcze jakiś damage upik by się przydał, rzeczywiście jeden, bo ten damage taki niezbyt przekonujący. W ogóle tak, dwie części klucza już mamy. World to sobie wezmę na kolejne piętro, szybciej się przejdzie. I super, gwiazda betlejemska tu już jest. Panie sikaczu, zapraszam tutaj dalej, żebyś pan nie sikał mi tutaj na moją gwiazdę betlejemską. Cała walka z bossem za nami, bardzo łatwo poszło. Będzie David Rumik? Będzie David Rumik, super. Magic 8 Ball, może jeszcze planetarium dostaniemy. Kolejne World, o okej, okay, to bez sensu trochę. Coś tutaj ciekawego. Część przemiany w Bookworma. Żeż ty, no słaby item. Wolę Angel Roomy na kolejnym piętrze. Całe piętro z nami, lecimy sobie na kolejne. O Jezu, jak mi już
Burczy w brzuchu, ale głodny się robię. Przecież ja dopiero wstałem. Najgorzej jest tak, jak nie mogę spać w nocy, o, serio, karty World na takie piętro. Oho, ho, ho, ho. Super. Walka z bossem na dole, więc ja pójdę do góry, bo coś czuję, że w drodze do walki z bossem nie spotkam. Skąd te solarty? Nie rozumiem. Już po raz kolejny mi się taki efekt trafia i nie mam mieć w ogóle pojęcia dlaczego. Co chciałem powiedzieć? A, najgorzej jak tak w nocy sobie wstanę czasami. Potem znowu pójdę spać. Tak jak dzisiaj, właśnie wstałem w 4:30. Z godzinkę jeszcze siedziałem na kompie, poogarniałem to Factorio. Poczytałem tam komentarze. Poglądałem jakiś kabaret i poszedłem spać. I zawsze potem jak się budzę, to mam takie po prostu ssanie z rana. Nie wiem, jakbym dwa razy wstał i mam po prostu podwójne ssanie na jedzenie. Czemu z nich te soul hearty lecą? Co ja mam za item, przepraszam bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, skąd to jest. Aaa, to serducho pewnie. Dobra, to serducho pewnie, które podniosłem specjalne z Repentance Plus, którego jeszcze nie ogarniam w pełni. No dobra, to się wyjaśniło. W ogóle, wczoraj szedłem spać i wpadłem na... A, zjemi nam najwyżej itemy. Chyba mi zmieniło itemki na podłodze, więc straciłem kartę World jeszcze na kolejne piętro. Super. Niesamowicie się cieszę. Ekstra efekt. Jakie gówno. Brainworm jest dobry, ale powiem wam, że Sigil of Bahomet chyba jest jeszcze lepszy. Więc go sobie z chęcią wezmę. Mam nadzieję, że tutaj będzie może, nie wiem, mam Spurs. Jaka paruwa, wariacie? No, weźmiemy sobie Sigil of Bahomet, bo to jest po prostu zbyt dobry item teraz za każdego zabitego przeciwnika. Będziemy dostawali po prostu tarczę na obrażenia. Wracając, jak wczoraj szedłem spać, znaczy, ten pomysł już miałem w głowie parę miesięcy temu, ale to mi tak po prostu raz na jakiś czas po prostu wraca z powrotem. Czyli jak chcecie jakieś tier listy rzeczy z Isaaca, i to jest oczywiście ciekawe, ale ile tego Isaaca tier list można robić. Chciałem się wam po prostu pochwalić moimi top 10 gierkami życia. Ooo, Gapisai, dobry item. Tak mi to wpadło na myśl po tym wczorajszym streamie z Factorio. Ktoś mnie w trakcie streama się spytał, jak oceniasz Factorio, czy to jest dobra gierka? Ja mówię, że Factorio to jest jedna z top 3 gier mojego życia chyba, jakie znam. I on mi zadał pytanie, a jaka jest top 1? No i nie byłbym na to pytanie w stanie odpowiedzieć tak naprawdę. I tak się zacząłem zastanawiać i w głowie ustawiałem sobie takie top 10 właśnie moich gierek. W myślach, tu soul hearty są, więc bez sensu. I mógłbym właśnie zrobić takie top 10 moich gierek, w jakie grałem kiedykolwiek. Niekoniecznie pod względem bym je ustawił tego, jak dobre są te gry. Tylko po prostu jak dużo mi przyjemności sprawiły właśnie Factorio, właśnie jakieś Wizardry, na pewno by się pojawiło Diablo 2, a Isaaczek oczywiście. Ale w jakiej kolejności? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, musiałbym... Ooooo, Magic Mushroom, kocham cię. No, no nie mówię, naprawdę nie wiem jakbym to wszystko poustawiał. Sądzę, żebym miał spory problem z tym takim top 5. A top 10 jeszcze musiałbym na pewno Metina wstawić, więc no mówię, to nie byłyby gry w 100% zawsze dobre, ale takie, z którymi bym miał po prostu bardzo dużo dobrych wspomnień. Nic ciekawego, złoty kojnik, ale no to już chyba przedostatnie piętro, na którym będzie sklep, jeżeli się nie mylę, to jest Necropolis 1. No, na Necropolis 2 zdążyć na boss rush, mógłbym oczywiście Emperorem, ale no ja musiałbym mieć jeszcze do tego kartę full, żeby sobie stamtąd wyjść, więc kompletnie bez sensu. Double Trouble tutaj nam się trafiło z Dark One'ami, ale to raczej łatwy bosik. Chodź tu tylko do góry, do góry, do góry, no byku, bo ja tutaj mam lepsze statystyki, jak mam gwiazdę betlejemską odpaloną i chciałbym cię za jej pomocą tutaj atakować. Dziękuję ci serdecznie. O, oni szybko padają w tym. HP up tylko, ale tutaj bida. No nic, piętro z nami, lecimy sobie dalej. Emperora, tak jak mówiłem, no nie będę używał, bo jeszcze Curse of the Maze. Dobra, walka z bossem, widzę gdzie jest i mam już kartę full tutaj, więc dobra, powinno być bez problemów. Kartę full sobie bierzemy i lecimy w stronę walki z bossem. Gwiazda betlejemska już mi tutaj pokazała, gdzie powinienem iść.
Zabijemy sobie matkę, pójdziemy na boss rush, mam nadzieję, że zdążymy, jeszcze dwie minutki na tym piętrze mam, więc raczej zdążymy. Szybkie tutaj przejście po item i oczywiście sobie stąd już spadamy. Szkoda, że ta gwiazda betlejemska tak wolno leci, aż zaczekam, w prawo pójdzie czy do dołu? Bo ona zawsze do środka pokoju leci. Do góry! Okej, no to to mi mówi zupełnie wszystko, co chciałem wiedzieć. Mówię, kartę full mamy, więc ja tutaj się nie martwię. Emperora sobie zostawię chyba po prostu na katedrę, na najgorsze piętro. O, jeszcze mamy tutaj przejście, super. Book of Shadows, takim dobry item, ale chyba wolę moje tutaj. Mojego Yamharcika, mam zbyt dużo zdrowia po prostu, żeby Yamharcik mi się teraz nie opłacał. Już myślałem, że go zabiję i będę miał jeszcze tarczę najpierw. No tutaj bez sensu się wróciłem rzeczywiście. Przejście do walki z bossem oczywiście, że będzie dalej. Dobra, bo ja mam minutę i ja bym sobie bez problemu dał radę z matką, jakbym miał gwiazdę betlejemską tutaj, ale jak jej nie mam, to szczerze mówiąc, mogę mieć mały problem. No nie, nie, nie! Najgorzej! Jak ja się mogłem tam dać złapać, tak? Ale syf! Co ja zrobiłem najlepszego? Gwiazda betlejemska nie doleci na czas. Dobra, ja stracę wszystkie moje black karty po prostu. Jeszcze jedna. Tutaj, Boże, w ogóle nie zobaczyłem. Dobra, szybka walka z matką. Ja tracę black karty, to jest żaden problem. Bylebyśmy więcej obrażeń zadali. Dobra, i więcej już nie chcę otrzymywać obrażeń, bo jeszcze chcę oczywiście dostać. Pisz ty, jeszcze się nie trafił Devil Room ani Angel Room, no ale syf. Dobra, bierzemy Polaroida. Co tutaj ciekawego? No nawet się nie muszę zastanawiać. Bug of Crafting, no jest śmieszne, ale bez przesady. Jak będę chciał breakować sobie podejście, to sobie zagram po prostu Kane'em. A teraz jeszcze nie mam czasu, bo baseny czekają. Więc jeszcze muszę Turmoila dzisiaj nagrać. Te boty w Turmoilu zniszczyć po raz kolejny. Ale zawiedziony jestem strasznie tym trybem eksperckim w Turmoilu. Powiem wam, naprawdę byłem przekonany, że te boty tak będą kosić, tak jak pisaliście, ale no podobno dostały nerfa. Ale to tylko w DLC, bo podobno boty eksperckie bez DLC nadal są mega OP, więc strasznie dziwnie, że tak to działa. Czy mi się chce oddawać zdrowie? Nie za bardzo. Pieniądze mam na sklep, więc raczej mnie nie obchodzi ten Arcade Dreaming. Może troszkę oddam tego zdrowia, a nawet nie mam tutaj oddawać zdrowia. Lecimy sobie na Treasure Roomik i kolejne piętro. Ten Demon Beggar tam jest nawet spoko. Ja wiem, że on może dać item z Devil Roomu. Mi nawet teraz dał Brimstone'a. Ale on strasznie długo wypłaca i wolę zdążyć na hasza niż mieć szansę, żeby on coś mi dał. Wiecie, o co chodzi. Ale teraz jakieś pociski penetrujące by się przydały, żebym paru przeciwników naraz zabijał. Miałbym wtedy dzięki temu. Nie ma tu Serious Secret Roomu. Ale szkoda. Co chciałem powiedzieć? Przydałoby się jakieś pociski penetrujące. Wiele przeciwników naraz bym wtedy mógł zabijać. No i ten sigilowy Bahomet zdecydowanie lepiej by działał. Dobra, mamy nasz sklepik. PhD, szczerze, dobra piguła. Ale mogę dostać coś lepszego tutaj. Damage Apik, jakieś dwa trinkety naraz. Spoko, część przemian w matki, dwa trinkety naraz. To mi się bardzo przyda. Bo mamy już w tym momencie naprawdę bardzo dobry item. Troszkę szkoda, że rzeczywiście ten Brainworm wyrzuciłem wcześniej, nie będę go mógł teraz sobie wziąć. Lecimy sobie na kolejne piętro. Emperor może nawet użyję, nie już na nawet nie na katedrze, tylko sobie tutaj tego użyję, żeby nie tracić czasu i na pewno zdążyć na walkę z haszem. Bosik bardzo standardowy, wydaje mi się, że w miarę prosty. Dev nie powinien sprawić kłopotów. Ej, ja nawet fajnie biję. Naprawdę mamy mało obrażenia. Ja wiem, że no, to nie są złe obrażenia, ale jak na Magic Mushrooma to są słabe obrażenia. Moglibyśmy mieć zdecydowanie lepsze. Rzucasz Shadow, no i teraz mógłbym mieć jeszcze lepsze obrażenia. I z chęcią oczywiście je bym ogarnął, tylko no, kłopoty ze zdrowiem to sądzę, że będę miał. Czy ja chcę się tu zabić? No nie za bardzo. Zamienię się w tego Judasa kiedy? Nie wiem. Nie wiem. Przejdziemy się po piętrze, może jakieś black harciki dostanę z Dark Bama. Może jeszcze na tym piętrze trafi się kolejny Devil Room, więc mógłbym oddać moje zdrowie tutaj jeszcze jako Madzia i dopiero wtedy
rzeczywiście umrzeć i zmienić się w Dark Judasa. No dwa razy zwiększone obrażenia będziemy mieli, ja nie chcę naprawdę tego omijać. I nadal nie wiem, czemu mój mnożnik na obrażenia nie działa. W sensie, miałem moda, który pokazuje mnożnik na obrażenia, dokładnie jaki mamy. Mam go zainstalowanego, mam go włączonego, reinstalowałem go sobie ostatnio, a nadal nie działa, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak może być. Któryś z widzów mi napisał, że rzeczywiście też miał, po prostu zreinstalował i zaczęło działać u mnie. Niestety nie. Trochę szkoda. A wam, kochani widzowie, w 26 minucie dzisiejszego nagrania, przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i dziękuję wam za wsparcie, pozdrawiam z baseników. Dobra, lecimy sobie dalej. Chociaż wiecie co, te coiny mogą mi się przydać, przecież jeszcze będę szedł na... przez kolce tu muszę przejść, żeby te coiny wziąć, to... To tak średnio mi się to podoba. Chyba bym to olał. No nie, no pająka, akurat jak ja teraz potrzebuję zdrówka. Dark Bamiku, kochany, tak się nie robi. O! Ale tu zdrówko mógłbym oddać bez problemów. Soul Hearty mógłbym tutaj dostać, wtedy w Dark Bama się zamienić, to jest już w ogóle pikuś. Zwiększona szansa na Angel Roomik, to oczywiście nie działa. Teleport Angel Roomu, niestety nie. Szansa na item z Angel Roomu, niestety nie. No i co, teraz już umieram jak umieram. A wypadałoby jeszcze nie umierać. To nie jest droga do walki z bossem, serio? Full health? Iż ty. Dobra, ja tutaj potrzebuję jeszcze zgarnąć rzeczywiście sobie ładunek na moim itemie aktywnym. Tu najwyraźniej jest droga do walki z bossem, a nie w tamtą mańkę, tak jak myślałem. Jeden ładunek idealnie wystarczy. Ło, tu jeszcze jest przejście po kolejny item Gapiego, no. Nie mogę powiedzieć nie. Jeden ładunek powinien mi wystarczyć, ponieważ jedno użycie będzie na Trollbomby, drugie będzie na... No mam nadzieję, że Soul Hearty od razu zamianę w Dark Judasa. Ale z drugiej strony równie dobrze. Ja zaraz mógłbym dostać... O nie, to jest jeszcze... Porąbało mi się to. Jeszcze jeden ładunek będę potrzebował. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Zobaczymy, czy ja dam radę ją zabić jako Magdalenka, czy też nie. Jak tak, to jeszcze się przejdę tutaj po piętrze i poszukamy jakichś... czego poszukamy? Poszukamy tutaj po piętrze jeszcze kolejnych ładunków. Może jakichś czerwonych serduszek. O! Dobrze, mam tarczę. No i nie ma Devil Roomu, naprawdę, ale syf. Dobra, przychodzimy po piętrze, ładujemy jeszcze mój item. Może jeszcze jakieś czerwone serduszka tutaj na piętrze będą po prostu do podniesienia. Muszę jeszcze dwa razy oddać zdrowie na... Sacrifice Roomie, to po pierwsze. A po drugie, muszę jeszcze zgarnąć sobie jakoś przejście przez te kolce. Bo tam są bardzo fajne rzeczy do zgarnięcia. Jakieś specjalne karty tam widziałem. Dobra, tu na szybciocha po prostu. O, i przejście do Boss Roomu. Placenta! I full health. A to śmieszne jest. Nie będę mógł wziąć placenty jako... Dobra, placenta mi się nie przyda i tak jako Dark Judas, więc to olewam. Full health'a sobie tylko bierzemy, to mi w zupełności już wystarczy na to piętro, żeby wszystko co będę chciał pozgarniać. Używamy full health'a, używamy tutaj bomby, pójdziemy sobie po dodatkowe coiny ze skrzynki kamiennej. Ja mam jeszcze... Od środka jak to wysadzę, to... A dziwnie to zadziałało. Dobra, oddajemy zdrówko, przywołuje się aniołek, oczywiście z nim nie walczymy. Soul Hearty? No nie, no naprawdę nie są, ale szkoda. Ale szkoda, naprawdę syf troszkę. Dobra, idziemy zobaczyć co tam za karty jakieś będą i lecimy na walkę z Haszem. Mam nadzieję, że nam się jeszcze jakiś item trafi, co mi da trochę zdrówka albo będzie jakimś itemem po prostu defensywnym. Tower nic ciekawego, King of Space nic ciekawego, Magician może być. Item Gapiego kolejny jak najbardziej spoko. Czy dam radę tutaj tego HP upa? O, nawet nie dam rady tej skrzynki otworzyć, więc okej. Tego HP upa raczej stąd nie wybombię. No, to jest
niemożliwe do zrobienia. Ale moja postać dziwnie wygląda. O mój Boże. Jak ta postać dziwnie wygląda, co to jest za oczy? Dobra, wracamy się po Solharta, całe piętro za nami. No teraz Book of Shadows by się zdecydowanie bardziej przydało, jak Jamharcik niestety. No bo szczerze, że mu wejść nie mogę, bo musiałbym mieć idealnie chyba jednego Solharta, jeżeli dobrze kojarzę. No i całe piętro lecimy sobie dalej. Magician się przyda. Lecimy na walkę z Haszem. Boże, na walce z Haszem nie będę miał gwiazdy betlejemskiej. Nie rozumiem, czemu gwiazda betlejemska nie działa na walce z Haszem. To jest kompletnie bez sensu. Powinno to działać, a ona sobie stoi tutaj i nic nie robi. Solharcik, super. Złota piguła, już żałuję, że PhD nie wziąłem. Tu nic ciekawego. Chociaż? Nie, to nawet dobre itemki są. Satanic Bible sobie weźmiemy na pewno na kolejne piętro, ale na walkę z Haszem nie najgorszym itemem będzie Brown Nugget. Będziemy sobie mogli pojawiać non-stop. Daj mi proszę Tears Up'a, nie Range Up'a. Już dziękuję, nie spodziewałem się. Brown Nugget będziemy mogli non-stop używać, aby te muchy głupie pojawiać wokół Hasza. No i one coś tam mogą robić. Dobra, czy tu jest przejście do... Przepraszam, czy tu jest przejście do... Crawl Space? Bomb chyba mi starczy. Mam nadzieję, że mi starczy. Chyba 6 bomb potrzebuję, żeby wysadzić wszystkie kamienie w treasure roomie na walce z Haszem. Tak, 6 bomb w zupełności wystarcza. Ty no, ale daj Crawl Space. Żeż ty no, nic. Piguły nie będę brał złotej, bo trochę jej nie ufam. Ja po prostu sobie kupię Solharta i lecimy w tym momencie na walkę z Haszem. Wpłaćmy sobie żabsy nasze, zeskanujmy aplikację i lecimy dalej. Też macie tak, że jak robicie zakupy w żabce za jakieś 5 zł, to wam się nawet nie chce telefonu po te żabsy otwierać? Ja mi się zawsze nie chce. Dobra, lecimy na walkę z Haszykiem. Muszę jeszcze pamiętać tylko, żeby oczywiście po niej tutaj wrócić. Ale moja postać koks wygląda teraz. Strasznie mi się przemiana w Dark Judasa, powiem wam, podoba. Wiem, że ta postać tak naprawdę wygląda jak kupa, no. Nic ciekawego, bo jest cała czarna i nie widać nawet żadnych cech charakterystycznych. Przepraszam. Mimo wszystko no wygląda koks dla mnie, naprawdę, jak jakiś koksior. Dobra, obrażenia 16. O, i teraz widać mnożnik na obrażenia, razy 1,5, ale on jest nawet... To nie ma sensu. Mnożnik 1,5 to ja miałem na Magic Mushroomie już. A teraz jeszcze mam Dark Judasa. No ja już sam nie wiem, o co chodzi z tym modem na mnożniki. Dobra, kolejne muszki sobie tutaj pojawiamy. No one robią tyle co nic praktycznie. Ale jak gówna będzie bardzo dużo, no to nawet to może przenosić góry. Nikt w życiu takiego zdania nie wypowiedział przede mną. Pozdrawiam Łukasz Rywka. Lecimy na pana Haszyka. Pamiętam, że raz miałem podejście, gdzie miałem tego Brown Nuggeta na walkę z Mega Szatanem. Chyba nawet mieliśmy 9V, czyli się szybciej ładował. Mieliśmy Car Battery, czyli mieliśmy dwie muchy naraz do pojawiania. I o dziwo, te muchy naprawdę coś tam robiły. One, no mówię, nie są aż tak głupie na takie bardzo długie walki. Co śmieszne, to jest też item, który gwarantuje nam wygraną z jakimkolwiek bossem, gdy mamy Node Leafa. Zajęłoby to wieki wieków, amen, ale w końcu ta mucha by jakiegoś bossa zabiła. O Jezu, ja dopiero teraz ogarnąłem, że ja mam przecież 100 pocza. Ja mówię, czemu ten hash jest taki łatwy, te pociski do unikania są jakieś giga proste dzisiaj. A on po prostu jest cały spowolniony. Dobra, wstawaj Haszyku, bo my tutaj jeszcze się śpieszymy na katedrę. I na walkę z Mega Szatanem. Mega Szatan, nie wiem dlaczego mi się wydaje, że mimo tego, że ma chyba tak naprawdę tyle samo zdrowia co Hasz, wydaje mi się mi bossem być, który ma tego zdrowia mniej. Jakoś szybciej te walki z Mega Szatanem idą. Chyba dlatego, że po prostu walczę tam z wieloma przeciwnikami naraz, nie tylko z Mega Szatanem, ale też ze wszystkimi przydupasami, których on tam przywołuje. Czy Hasz te muchy wypycha? Nie. Ja myślałem, że on je wypycha. Nie no, walka z Haszem na spowolnieniu to jest w ogóle mega easy.
żadnego problemu nie sprawia. Mam nadzieję, że coś dobrego trafi się na tym D6, bo z jednej strony takie mamy fajne te itemki, spoko te statystyki, ale tak no, no nic szałowego, stoję sobie i strzelam. Dobre tirsy, dobre obrażenia, to Technology Zero niby fajny efekt, ale też bez pocisków penetrujących dużo nie robi, bo te laserki i tak się rozwalają, gdy pocisk dotknie przeciwnika. O Jezu. Dobra, na spowolnieniu nie lubię tych rozpadających się pocisków, naprawdę dosyć trudne do unikania. Cośmy tu mieli? Judgment. Może być, może się pojawi zwykły Judgment na D6, lecimy... O nie! Satanic Bible miałem wziąć. No cóż. Stwierdziłem najwyraźniej, że ta gra jest po prostu zbyt prosta i... Niepotrzebny mi darmowy... No nie, no jak ja tego mogłem nie wziąć? I oczywiście gwiazda betlejemska pewnie też nie działa na walce z mega szatanem. Nie dziwiłbym się, jakby tak było. Trochę przypał. No, panie Dark Bamie, pan jest teraz moją jedyną nadzieją, ale widzę, że od kiedy zamieniłem się w Dark Judasa, to nie chcesz mi tutaj dawać soul harcików. Co, nie lubisz? Bo się teraz zamieniłem? Może, naprawdę, ale tu już powiem wam, paranoja teraz w internecie. Moja narzeczona oglądała mój wczorajszy odcinek z GeoGuessera i ja powiedziałem w pewnym momencie, jak na miniaturce był ten goście z kałachem. Item tu jest, nie mogę go wziąć nawet, ale syf. I ja tam w pewnym momencie powiedziałem, no chyba Afryka, skoro tu jest ten czarny pan. A ona, powiedziałeś czarny, a ja, no i co? Nie rozumiem, to już nawet tego nie można mówić, naprawdę. O Jezu. A tyle dobrych żartów mam, których nigdy wam nie powiem. Przez to, jak to teraz na świecie jest. To jest albo teleport do Angel Roomu, a nie, to nie może być teleport do Angel Roomu. To jest po prostu chyba pusta skrzynka. Czerwona skrzynka, jakby była pusta w środku. Boże, jak mi się dzisiaj głos załamuje, przepraszam. Skrzynka czerwona, jakby była pusta w środku, ona byłaby chyba teleportem do Devil Roomu. I czemu te skrzynki zamieniły to, co było w środku, gdy pojawili się tam ci przeciwnicy? Dodatkowy lock-up, no na razie nie mamy i tak nic zależnego od tirsów, jeżeli chodzi o pociski, więc bez sensu w ogóle ten item. Ale może na D6 się coś trafi. Szkoda, że to nie jest lock-up po prostu, bo więcej lock-upa oznaczałoby więcej skrzynek na D6. A teraz no niestety nic to mi nie da. Dobra, panie Isaacu, proszę się pojawić. O, idealnie tak, żebym mógł tutaj z gwiazdy betlejemskiej do ciebie strzelać. Jedna fala, bez problemu poszło. Lecimy sobie na D-chest. Czy ja po tym D-chest będę przechodził, żeby dostawać dodatkowe itemy? Nie wiem, szczęście mam jeden, więc naprawdę bardzo mała szansa na to, że w ogóle jakieś itemy się trafią. Za to tutaj itemy naprawdę bardzo dobre. Tear Delay, jeden z niewielu w grze. Lead Pencil to już w ogóle jest genialny. Wirus jest spoko. No i Holy Water. Taki nie najgorszy itemik, nawet bym powiedział. Backstabber, kolejne itemki, Bucket of Lard, też spoko, wiem, że spory speeddown, ale i tak mam takiego speeda, że to jest po prostu dla mnie dodatkowe dwa soul hearty. Tu nie ma szans, że będę zdrówko oddawał. Tu było blisko. Soul hearcik kolejny, super. No jak na razie to The Chest bardzo przyjemne. Szukamy kolejnych skrzynek. Jednego itemu Gapiego mi brakuje, żeby się zmienić w Gapiego. I tego najbardziej tutaj, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że coś tam się jednak jeszcze trafi. Jakbyśmy się teraz zmienili w Gapiego, byłoby super. W ogóle... Co? No to nie jest zbyt ciekawego. Moja postać w tym momencie patrzy się do dołu. W ogóle nie wygląda dziwnie, strasznie wygląda. Wcześniej wyglądała ładnie, z tymi gigantycznymi oczkami. Słodziaśko tak po prostu wygląda ten Dark Judas momentami. Dobra, to teraz rzeczywiście, takie fajne obrażenia mamy. Jeszcze jakiś Tear Delay by się trafił z tym Lead Pencil. To jest naprawdę świetne combo. O Jezu, nie wiem dlaczego, jak powiedziałem Lead Pencil, przypomniała mi się w tym momencie taka gierka, w którą grałem za dzieciaka, uwielbiałem ją. Pear Throw! O, no to może jeszcze się przyda na coś. Bad Trip, trochę syf. Judgmentik czerwony, więc też bez sensu. No nic, lecimy dalej. Na tych wyspach gier i tych innych była gierka,
która była po prostu biurkiem. I tam właśnie były jakieś ołówki, jakieś inne rzeczy. I tam stawialiśmy wieżyczki i broniliśmy biurka przed przeciwnikami. To był właśnie taki po prostu tower defense. To była jedna z moich ulubionych gierek do grania właśnie na informatyce. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, czy ktoś coś w tego typu grał. Jedyne co kojarzę, to właśnie było biurko, jakiś ołóweczek i robiliśmy ulepszenia. W ogóle gierki tower defense to furorę zawsze robiły na lekcjach informatyki u mnie. Nie wiem tak naprawdę dlaczego, ale strasznie dużo w ogóle gierek tower defense było kiedyś na tych wszystkich stronkach. Chyba dlatego, że to po prostu były bardzo proste gry do zrobienia. I szczerze, Wiz jest bardzo spoko na tej postaci. Szczególnie, że mamy Technology Zero i no ja mam nadzieję, że jednak gwiazda betlejemska się pojawi i będzie działała. Jeżeli... No i to jest dobry item, widzowie. Dobra, lecimy dalej. Obrażenia 30. No i mówię, ten mnożnik nie działa razy półtora. Przecież Hemolakra to jest taki sam mnożnik jak... taki sam mnożnik jak... O, nawet nie wiem co. No ale duży to jest mnożnik na pewno. Razy 2 chyba, albo razy 2,5 nawet. Kolejny kluczyk, na nic nieprzydatny. A ja mam jeszcze w ogóle itemy do zmiany, zapomniałem kompletnie. Więc to Pertrow na pewno też się jeszcze przyda. No i nie, no widzę, że nawet na takich małych statystykach szczęścia zawsze się opłaca D6 przejść, bo to jest niesamowite, jakie tutaj itemki mogą się trafić znikąd. Tu nie było Headless Baby, tu był jakiś inny item. Jestem w stanie sobie rękę uciąć. To coś innego było. Dobra, zmieniamy tutaj itemik. No to dobre. Dobra, lecimy na walkę z Mega Szatanem. No nie ma niestety tutaj tej gwiazdy betlejemskiej, ale mówię, jak podejdę blisko Szatana, to i tak będzie działać efekt z Wiza i tak będziemy sobie podwójnie tutaj strzelać do pana Mega Szatana. A Sprinkler też strzela podwójnie i na Sprinklera Wizik też super działa. Ciekawe, czy Sprinkler może też wystrzelić pociski z LED Pencil. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że dzisiaj akurat przejście na Wojdzik by się nie trafiło, bo naprawdę mam mało czasu. Chcemy na te baseniki pójść. Zobaczymy, jak to będzie. Ale nie, no Hemolakra to tutaj robi taką masakrę. Hemolakra jest świetnym itemem w połączeniu z itemami, które się rozpadają. LED Pencil jest w ogóle super z Hemolakrią, ale jeszcze fajniejszym itemem mi się zawsze kojarzy eutanazja z Hemolakrią. Eutanazja jest super, gdy mamy właśnie Hemolakrię, bo te pociski się rozpadają na mnóstwo pocisków z Hemolakrii, a nie na mnóstwo zwykłych pocisków, jeżeli dobrze kojarzę. Nagrywa się? Nagrywa, bardzo dobrze. Boże, ale dzisiaj zmulony odcinek, powiem wam, przez to, przez ten stopwatch. Po prostu on jest zbyt dobrym itemem i tutaj się po prostu nic nie dzieje. Stoję sobie w miejscu i o. Chodzę po, na piasku, po kasku. O, już zepsułem. Śpiewam kaka kasku. Nieważne. Dobra, panie Mega Szatanie, pora umierać, bo tu naprawdę nic na pana dobrego nie czeka. Dobra, może przestanę rzeczywiście tak do niego podbijać, bo jak się trafi przejście na Wojdzik, to będę żałował tych trzech black cardów. Oj, nie ma. O, gra dzisiaj wysłuchała. Dziękuję ci, gro, dziękuję ci, Edmundzie. Dziękuję, widzowie, za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym oczywiście już niedługo. Tak jak mówiłem, ja lecę się ogarnąć i za chwilę lecę nagrywać Turmoila na godzinę 18. A jutro pewnie to 20 Minutes Till Dawn. A coś jeszcze nie wiem, bo jutro robię imprezę urodzinową. W poniedziałek mam urodziny, więc jutro w sobotę robię urodzinki. Dobra, Boże, jakie jutro w sobotę? Jutro? Pojutrze. Co dziś jest? Czwartek? Czy piątek? Nie wiem. Chyba czwartek. To pojutrze. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie, misiaki. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa!